Dzień dobry Państwu. Kiedy słychać dźwięk bojkowskiej piszczoty, nie ma żadnych wątpliwości. Jesteśmy w Bieszczadach. Proszę Państwa, mam zaszczyt przedstawić pan Edward Marszałek, leśniczy nadleśnictwa Dukla, ochotnik bieszczadzkiej grupy GOPR oraz znawca historii tych ziem. Panie Edwardzie, czy Bojkowie, czyli rusińscy, wel ukraińscy górale jeszcze tutaj mieszkają, czy też nie? Nie mieszkają. Zostali wysiedleni tuż po wojnie. Niewiele nawet śladów materialnych po nich zostało i ludzka pamięć. A czy w ludzkiej pamięci przechowuje się również jakieś wiadomości o tym, co jedli? Podobno to była skromna kuchnia niezwykle. Bardzo skromna kuchnia, zresztą życie Bojka w tych stronach, w tych czasach było bardzo trudne i bardzo ciężkie. Ja też chciałem pierwszą potrawą nawiązać nie tyle do kuchni bojkowskiej, co do szlaku na Węgry, który przecież gdzieś tutaj tędy prowadził. Przebiegał nieopodal stąd, przez Wołosatę i Przemęcz, Beskid można było dojechać na Węgry. Jeżdżono tędy nawet do wód. Jeżdżono do wód. To bardzo interesujące. Mam nadzieję, że po tym pierwszym daniu wyjazd do wód nie będzie konieczny. A mam zamiar ugotować zupę ziemniaczaną na mięsie z dzika. Do zrobienia tej zupy będę potrzebował oczywiście mięsa z dzika. Oprócz tego śmietany, jajek, mąki, ziemniaków, marchewki i pietruszki, smalcu. Ten jest dziczy, ale może być zwykły wieprzowy. Papryki w proszku oraz cebuli. Robienie zupy zacząć trzeba od zaświecenia gazu pod garnkiem, w którym jest zimna woda. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jest. I teraz do zimnej wody koniecznie wrzucam pokrojone w kostkę mięso z dzika. I ono się około pół godziny powinno gotować, więc mamy trochę czasu. Panie Edwardzie, mógłby pan opowiedzieć o szczytach, które widnieją za nami? Tak, oczywiście. Z prawej strony grzbiet Połoniny Wetlińskiej, za nami Połonina Caryńska, w głębi szeroki wierch i z prawej bardziej Tarnica, najwyższy szczyt Bieszczadów, 1346 metrów nad poziom morza. Czemu Caryńska? W rzeczywistości należała ona kiedyś do wsi Caryńskie. Natomiast mówi się również, że nazwa pochodzi stąd, że gdy zmarła caryca Katarzyna II i diabli wlekli ją do piekła, to zaczepili suknią o wierzchołek tej góry. Stąd wierzchołek, który kiedyś był zalesiony podobno, jest w tej chwili goły. No to czy tak było w rzeczywistości, to nie jest pewne, ale pewne jest, że caryca Katarzyna smaży się w piekle. Może usiądźmy teraz, bo ja muszę posiekać marchewkę i pietruszkę, a na stojąco będzie to szło dość trudno. No, w ogóle moglibyśmy wpaść na ten pomysł od początku. Panie Edwardzie, czy Bojkowie mogli jeść dziczyznę? Tu chyba było dużo mniej dziczyzny przed wojną. No, o wiele mniej niż teraz. Były bardzo gęsto zaludnione tereny i dziczyzny, jak mówią źródła zresztą, było bardzo, bardzo niewiele. Zresztą nie mieli prawa polować. No tak, nawet gdyby była, to by je nie jedli, ale to taki paradoks, że Bieszczady przecież tak naprawdę zdziczały dopiero po akcji Wisła, po wysiedleniach i stały się czymś w rodzaju prawie pierwotnej puszczy właśnie po wojnie, dokładnie odwrotnie niż gdzie indziej w Polsce. Tak, w Polsce. W Europie chyba nie ma takiego przypadku, żeby na taką skalę tereny opustoszały i dziczały. No i przez ten powtórny proces zdziczenia w tej chwili w Bieszczadach bez problemu można dostać mięso z dzika, jelenia czy też sarny. Panie Edwardzie, mógłby pan zdjąć pokrywkę z garnka? Bardzo proszę. To się ładnie gotuje i teraz marchewka i pietruszka do środka, no i jeszcze jakieś 15 minut, gdyby pan był łaskaw przykryć z powrotem.
To jest, jak mówiłem, domowo wytopiony smalec z dzika razem ze skwareczkami. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w mieście trudno o taki rarytas, więc mogą Państwo zastąpić dziczy smalec normalnym. Wrzucam to na patelnię, pod którą już świeci się gaz i w tym muszę lekko zezłocić bardzo drobno posiekaną cebulkę. To będzie początek zasmażki, która zupę zagęści. Na patelni smalec i lekko zrumieniona cebula. Teraz w tłuszczu muszę rozpuścić paprykę w proszku, słodką paprykę w proszku i od razu dodam do tego mąkę i zrobi się coś w rodzaju zasmażki. Zasmażka ma być lekka, więc mąki nie brązowie. Chodzi tylko o to, żeby się razem z papryką tutaj rozpuściła. O, właśnie tak. I od razu całość mogę zdjąć z ognia i dodać jakiegoś zimnego płynu, żeby to potem wlać do zupy. No, jedyny zimny płyn, który tutaj jest, to woda, w której spoczywają pokrojone w kostkę ziemniaki, więc trochę tej wody i trzeba dokładnie mieszać, żeby nie zrobiły się żadne grudki. O, bardzo dziękuję. Zasmażka rozprowadzona idealnie. Teraz w zupie muszą znaleźć się ziemniaki. Bardzo się tu ładnie wszystko gotuje. Jestem pewien, że jarzyny zmiękły, ziemniaki dlatego później, bo one się krócej niż marchewka i pietruszka gotują. A teraz jak pan byłby łaskaw i podał mi to, ciężka patelnia. I proszę pana o mieszanie, ja będę to stopniowo wlewał, jakby pan mógł mieszać w garnku. Nie, 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 tu garnek z zupą. O, a to wszystko do garnka i to jeszcze 10 minut góra powinno się gotować. Zupę trzeba teraz solidnie posolić, więc jak zatyczkę z granatu wyjmuję bezpiecznik solniczki i wracam na ławeczkę z powrotem, bo ostatnia rzecz, czyli jajka, które będę rozbijał, oddzielał żółtka i mieszał je ze śmietaną. Białka do niczego nie są potrzebne, więc je tutaj do miseczki, a żółtka do śmietany. Cała reszta jest już niezwykle prosta. Trzeba tylko to wymieszać. Odrobinkę zahartować, czyli do śmietany z żółtkiem wlać nieco tego gorącego płynu. O, proszę potrzymać chochlę z łaski swojej. Wszystko dokładnie tutaj rozmieszać i z powrotem wlać do garnka. Wymieszać od razu i natychmiast zdjąć z ognia, żeby się nie ścięły żółtka. Jest. I można zupę ziemniaczaną z dzika już nalewać. Ja sobie pozwolę to zrobić. Proszę, proszę przyjąć z moich rąk dość słuszną porcję. Panie Edwardzie, czy dzisiejszy turysta może na podobne smaki w Bieszczadach liczyć? Proszę powiedzieć. Na pewno może liczyć. Zwierzyny w bieszczadzkich lasach jest pod dostatkiem. Reszta to już zależy od ludzi. Jak tę zwierzynę wykorzystają? Jak tę zwierzynę wykorzystają. Jestem przekonany, że takiego smaku można w Bieszczadach popróbować. Drodzy Państwo, więc jeśli będziecie w Bieszczadach i uda Wam się dostać przyjemny kawałek dzika, skorzystajcie choćby i z tego przepisu. Zupa dzicza ziemniaczana. W bieszczadzkich lasach węgiel drzewny wypalany jest od stuleci. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Pan Grzegorz zajmuje się tym, zdaje się, od dawna. Tak, robię to 10 lat. To proszę nam powiedzieć, jak to się robi. No i tutaj ma pan przykład. Piec jest zaczęty. Układamy w dwóch rzędach drewno do samej góry pieca. Później zapalamy od strony drzwi i wypala się takie. I to jest dymiący. Tutaj się mamy piec. Przykład właśnie, jak to wygląda przy dopalaniu się pieca. On będzie dzisiaj gotowy, jutro będzie można wybrać węgiel. W tej sytuacji grzechem byłoby nieskorzystanie z węgla drzewnego. Mam tutaj też ruszt, ale nade wszystko karkówkę z dzika. Więc muszę zacząć od tego, żeby pokroić ją właściwie, czyli w poprzek włókien. Włókna idą tak, więc mięso
trzeba tak nacinać, wykroić z niego kilka zgrabnych kotlecików i dość solidnie tłuczkiem je potraktować, bo to wszak karkówka, czyli mięso, które wymaga tłuczenia. A teraz szybciutka marynata. Do miski wlewam nieco octu, który ma za zadanie skruszyć mięso z dzika. Trochę oliwy, może też być olej. Odrobinę ziół, w tym wypadku estragonu i dość sporo czosnku. I mięso w tym będę nurzał, nie musi w tym siedzieć wcale bardzo długo. To jest sztuka młoda, to jest młody dzik, więc mięso nie musi długo kruszeć, jakieś 15-20 minut. Wszystko w tym trzeba dobrze wytarzać. Mięso można kłaść na ruszt. Nic prostszego, tylko rozwinąć należy te kotlety. O, i pięknie się powinno przypiec. Nie soliłem go. Marynaty, drodzy Państwo, się nigdy nie soli. Sól wyciąga wodę z mięsa, więc solił będę dopiero po upieczeniu. A proszę spojrzeć, pan Grzegorz na górze sprawdza stan wypalenia się drewna, a ten piec nazywa się retortą, więc widzimy pana Grzegorza na szczycie retorty. Moim zdaniem mięso jest już dobre. Wystarczy je teraz tylko posolić i ewentualnie popieprzyć. Panowie, zapraszam serdecznie, bo przecież przy takiej pracy trzeba dużo kalorii, a mięso z dzika, mam nadzieję, jest kaloryczne. Bardzo proszę. Jeszcze wydaje mi się, że nieco więcej soli, ale już służę solniczką. Bardzo proszę. I już, panowie, doprawiam na talerzach. Trochę musimy ją odetkać. I proszę próbować. Jakby coś, to służę przyprawami. Trochę pieprzu. Myślę, że to trzeba nadziać tak na widelec i w ten sposób jeść. No, chwycił pan od strony jakiejś żyłki ewidentnie. No, a pan sobie poradził. No jak? Bardzo smaczne. Prawdziwe jedzenie dla prawdziwych mężczyzn. Po prawowitych gospodarzach tych ziem pozostało bardzo niewiele śladów. Bojkowskie wioski nie istnieją. Ta nazywała się Smolnik. Ocalała z niej jedynie drewniana XVIII-wieczna cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ale ziemi nie da się odebrać jej historia. Pamiątki przeszłości można tutaj znaleźć nawet w krzakach. Tak jak ten krzyż. Fedor Boszega, 1887 rok. Przydrożny unicki krzyż. Bieszczady na szczęście proponują turystom znacznie więcej niż tylko chodzenie po ostępach i wykrotach. Proszę spojrzeć na ten stół, z pewnością piękniejszy niż pomnik generała Świerczewskiego. Ogromny półmisek domowych wędlin z dzika, takoż robiony pasztet, marynaty, tutaj brusznice, śliwki, rydze i fantastyczny, wręcz majestatyczny placek z kruszonką. Coś przepięknego. Jestem we wsi Muczne w Leśniczówce Wilcza Jama, oto gospodyni pani Anna Pawlak. Leśniczyna zresztą. Pani zgodziła się po długich namowach ujawnić swój popisowy przepis na schab z dzika. Schab czy szynkę? Proszę opowiedzieć o tym kawałku. Nie ma to mięsa. Dokładnie znaczenia. Ważne jest, żebyśmy mieli kawał dobrego mięsa. Z dzika to może być szynka, może to być łopatka, równie dobrze karkówka. Wystarczy spełnić jeden warunek. Mięso musi być wcześniej odpowiednio zamarynowane. To opowiedzmy o tym, z czego się składa marynata. Do przygotowania marynaty używamy kolendry, liścia laurowego i angielskiego ziela, tradycyjnie jałowiec i czosnek. Dodajemy pieprzu, no i oczywiście soli. O ile się nie mylę, teraz trzeba rozgrzać sól na patelni. Tak, dokładnie. Mniej więcej łyżkę tej soli wsypię. Tutaj w misce mamy już wszystkie te przyprawy zmielone, z wyjątkiem czosnku. Jeśli byłaby pani zatem łaskawa wgnieść tutaj tyle czosnku, ile potrzeba, ile mniej więcej. Bardzo proszę. Myślę, że na taki kawałek mięsa ze 4 ząbki czosnku to wystarczy. 4 ząbki, a potem to wszystko powędruje do soli na patelni i się chwilę będzie podgrzewało. O ile się nie mylę, teraz trzeba rozgrzać sól na patelni. Tak, dokładnie. Mniej więcej łyżkę tej soli wsypię. To po podgrzaniu wydaje błędny zapach. Jeśli mięso tym przejdzie, choć w jakiejś części, to będzie genialna rzecz. Mogę to wyzywać. Obiecuję, że się sprawdzi. Bardzo proszę. I co? I teraz trzeba to natrzeć po prostu? Tak, wystarczy natrzeć z jednej, z drugiej strony.
pozostawić mięso w zależności od tego, na ile jest stare. Jeśli mamy do czynienia z młodym dzikiem, to nawet po jednym dniu można zaryzykować. Natomiast jeśli mięso jest troszkę starsze, to tradycyjnie 3-4 dni. Czyli tylko macieramy dokładnie i odstawiamy w chłodne miejsce. Tak. Nawet nie wymaga to żadnego obracania ani żadnych innych operacji. Natarte chyba można już włożyć do miski. Ale żeby Państwo widzieli dokładnie, jak to wygląda, mamy tutaj mięso 3 dni wcześniej w ten sposób zamarynowane. I wydaje mi się, że teraz coś trzeba bardzo ważnego z tym zrobić. Takie mięso należy naszpikować po prostu suszonymi śliwkami. Jak mniemam, nie powinny być to śliwki kalifornijskie, a prawdziwe polskie, takie suszone przez wędzenie. Tak byłoby najlepiej. Ostry, cienki nóż, delikatne dziurki, no. Śliwki w głąb. Bywa to troszkę trudne. Poradzimy sobie. Ja myślę. Kończymy szpikowanie mięsa. Teraz wystarczy mięso obsmażyć na rozgrzanym tłuszczu. To doskonale się składa, bo w brytwance jest bardzo gorący olej i na mocnym ogniu z obu stron szybciutko obsmażamy, żeby się zamknęły pory. Upłynęło dokładnie tyle czasu, ile obsmaża się jedna strona pieczeni z dzika, więc trzeba ją przewrócić na stronę drugą. Sądząc po zapachu, mięso już jest zrumienione. Wystarczy pewnie teraz dolać trochę wina. Sądząc po zapachu, jest to Węgrzyn z okolicy Egeru, rocznik 97. Dolewam go mniej więcej 1,5 szklanki i jak myślę, dorzucamy jeszcze do tego czosnek. Tak, bardzo dobrze. I parę śliwek. Dosypiemy te śliwki, byleby to nie były śliwki robaczywki, ale chyba nie są. Trzeba to teraz pewnie przykryć, tak? Bardzo proszę. Przykrywam i wsadzamy do pieca. Do piekarnika. Pani Anno, to wygląda tak pięknie jak Bieszczady o świcie, więc proszę o parę słusznych plastrów tutaj. Mięso powinno być mięciutkie. Mięciutkie. I to jest tajemnica tej bejcy, że ona nie jest mokra, tylko sucha i może dzięki temu to mięso będzie czystsze. Tak, mięso powinno być wilgotne i zapach tej marynaty. I ono jest takie różowawe w środku, tu widać wyraźnie śliwkę. No jeszcze 2 plasterki, bardzo proszę. A ja zaraz poleję to sosem, jeszcze pięteczkę. A sos został na samym końcu odrobinę podprawiony mąką, żeby nieco zgęstniał. Nie jest kluchowaty, ale jest o takiej konsystencji, jak należy. I myślę, że odrobinę marynat do tego, kilka śliwek z octu i trochę czerwonych kuleczek wróżnic, drodzy Państwo, po galicyjsku wróżnic, które są z jabłkami czy z gruszkami? Z jabłkami i z gruszkami. Z jabłkami i z gruszkami. Proszę spojrzeć. Obfitość bieszczacka na talerzu. W tym miejscu naocznie dotykamy spraw gospodarki leśnej. Proszę nie przerażać, widząc tyle ściętego drewna. W Polsce ścina się niewiele ponad 50% tego, co rocznie przyrasta. Na przykład w Skandynawii wycina się od 80 do 90%, więc wszystko jest pod kontrolą. To drewno tutaj to jest olsza szara, która po ścięciu czerwienieje, a to, co leży na niej, to składniki do zrobienia schabu z dzika. To jest schab z dzika, to są z dzika wędliny, wędzonka i kiełbasa, czerwona papryka, cebula, mąka, bulion i kwaśna śmietana. Najpierw muszę roztopić słoninę na patelni. To może być słonina wędzona, może też być słonina zwykła. A teraz biorę schab, proszę spojrzeć, jaki on jest piękny, najwyraźniej z młodziutkiej sztuki i będę z niego wykrawywał coś w rodzaju kotletów. Nawet myślę, nie trzeba go z tych błonek obierać, delikatnie, o, najpierw na pół, lekko na skos i takie grubości mniej więcej palca kotleciki. Kiedy słonina częściowo się wytopi i zostaną na patelni tylko malutkie skwarki, trzeba przygotować mięso do smażenia. Najpierw dłonią lekko je rozbić, następnie z obu stron posolić i popieprzyć, następnie obtoczyć w mące, tak jak te kawałki tutaj obok, po prostu o tak, strzepując nadmiar mąki nad miską najlepiej, żeby nie śmiecić, w lesie nie wolno śmiecić, w
kuchni mogą państwo, ale w lesie nigdy. I teraz szybciutkie smażenie z obu stron na ostrym ogniu, mniej więcej po 1,5 minuty z każdej strony. Po szybciutkim smażeniu mięso musi z patelni być zdjęte. Proszę spojrzeć, jest bardzo ładnie rumiane. Więc odkładam je teraz na deskę. Jeśli trochę skwarek przy okazji wyłożę, nic się nie stanie. To wszystko potem z powrotem się znajdzie w tej patelni. To jest potrawa jednogarnkowa, ale muszę zrobić tutaj miejsce na cebulę, która już czeka, bardzo drobno posiekana. Nawet proponowałbym tutaj cebulę zetrzeć na grubej tarce, znaczy na tarce o grubych otworach. O, to jest precyzyjne stwierdzenie. I już tę cebulę tutaj wrzucam i kładę ją na ogniu z powrotem. Ona się musi lekko zrumienić. Proszę spojrzeć, błyskawicznie cebula się zrumieniła. Mam nadzieję, że jak rozgarniemy opary, to coś państwo zobaczą. Widać. I teraz muszę wrzucić paprykę na patelnię, w proszku paprykę słodką. Trochę ją tutaj przemieszać, żeby się rozpuściła w tłuszczu. To nawet lepiej, że nie dzieje się na ogniu, dzięki temu papryka się nie przypali, nie skarmelizuje. I teraz dolewam trochę do tego bulionu. Bulion jest zimny, więc stawiam to na ogniu i czekam, aż bulion się zagotuje. Będę teraz wrzucał za chwilę mięso. Najpierw bulion musi się zagotować. Bulion wrze, więc można wrzucać mięso. Tak je tutaj byle jak zagarnę. O, wszystko z powrotem na gaz i niech się około 10 minut teraz dusi. Teraz wędliny z dzika. Oczywiście w sklepach czegoś takiego państwo nie dostaną, ale tutaj w leśniczówkach bez żadnego problemu. To jest przepiękna z młodego dziczka wędzonka. Muszę ją pokroić w plastry. Jeszcze pokażę państwu tylko ten kawałek mocno wędzonej dziczej kiełbasy. To musi być pokrojone i znaleźć się za chwilę w garnku z mięsem. Krojąc taką kiełbasę, nie można oprzeć się i nie wziąć do ust odrobinki. Fenomenalna. Bardzo sucha, ale niezwykle aromatyczna. I w sam raz, o, spadł jeden kawałek, trudno. Proszę państwa. W lesie jest czysto. Te wszystkie wędliny teraz muszą znaleźć się na patelni i dusić się do miękkości. Oczywiście nie wędliny mają być miękkie, bo one już są dobre do jedzenia, ale z dzika. Dorzucam to i ważna rzecz, ponieważ na patelni jest bardzo dużo papryki, nie można dopuścić do tego, żeby się przypaliła, więc ewentualnie w trakcie duszenia podlewamy to bulionem. Ja myślę, że to już naprawdę niedługo będzie dobre. Od zjedzenia dzielą nas już tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, dość sporo pieprzu musi się na patelni znaleźć. A po drugie, trzeba tutaj dodać kwaśnej śmietany. Więc idę po nią, przewierając nóżkami z niecierpliwości, bo już zaraz to coś znajdzie się na talerzu. Gaszę więc ogień, sięgam po talerz i nieco uśmietanioną łyżką, ale to nic, nabieram te piękne plastry dziczego schabu, ale trzeba też sięgnąć po coś ekstra, po te kawałki wędzonki, po te kawałki kiełbasy, po dużą ilość sosu. Proszę państwa, polecam do tej potrawy kluski. Zwykłe kładzione, półfrancuskie, mogą też być madziarskie, galuszka i obowiązkowo w zasadzie na wierzch kleks, śliczny kleks z kwaśnej, gęstej śmietany. Proszę spojrzeć, naprawdę nieskomplikowana i bardzo pyszna rzecz. I w ten sposób dotarliśmy nie tylko do końca odcinka, ale również do końca Polski. To oczywiście nasz słup graniczny, dalej żółto-niebieski słup ukraiński, pomiędzy nimi San.
W tym miejscu granica Polski od roku 1939 i zdradzieckiego uderzenia Hitlera i Stalina na nasz kraj. Proszę spojrzeć, jak tu pięknie i jednako po obu stronach. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do widzenia.